Ulica Jedności Narodowej w końcu doczeka się przebudowy. Powiat na wyremontowanie swojego odcinka od skrzyżowania z ulicą Wylotową do przejazdu kolejowego otrzymał dofinansowanie w kwocie 5,5 miliona złotych, a całkowity koszt inwestycji na odcinku tej drogi to 11 milionów złotych. Właściwie po raz pierwszy zdarzyło się tak, że dwa wnioski, które złożyliśmy, otrzymały dofinansowanie. Jest to dofinansowanie z programu dotyczącego budowy dróg lokalnych z 50% dofinansowaniem, a wygląda to w sposób następujący. Dofinansowanie numer 1, ulica Jedności Narodowej. Ten nasz odcinek powiatowy od torów kolejowych do skrzyżowania z ulicą Wylotową. I to skrzyżowanie z ulicą Wylotową będzie miało charakter ronda. Dodatkowo powstanie tam ścieżka rowerowa. Ona będzie biegła prawą stroną, jadąc w kierunku morza, czyli tutaj wzdłuż sklepu Biedronka i wzdłuż tego centrum ogrodniczego pana Żulickiego. Z kolei miasto na wyremontowanie swojego odcinka od ulicy Wylotowej do Wiosennej otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 milionów 250 tysięcy złotych. Ten odcinek ulicy będzie podzielony na dwie części. W pierwszej z nich, czyli do ulicy Sobieskiego, będzie wykonana nowa nawierzchnia, chodniki, nowe lampy czy ławki i kosze. Natomiast w drugiej części będzie wykonany ciąg pieszo-jezdny. Jak mówi prezydent, ma to być nawiązanie do promenady. Czyli będą tam mieli pierwszeństwo piesi. Oczywiście samochody będą mogły wjeżdżać, natomiast chcemy, aby nabrała ona charakteru takiego promenadowego i od tej ulicy Sobieskiego będziemy już tak naprawdę, piesi będą mogli wejść później do również świeżo wyremontowanych alejek Parku Jedności Narodowej. Również mamy przygotowaną propozycję nowych nasadzeń, więc ją upiększymy, postawimy tam przepiękne ławki i cała ta przestrzeń zostanie zagospodarowana bardzo estetycznie, ale to co dla mnie, przede wszystkim poprawi się jakość i bezpieczeństwo użytkowników drogi, chodników i rowerów. Teraz przygotowujemy się do przetargu, więc przetarg będzie na pewno rozstrzygnięty jeszcze przed, mam nadzieję, że przed sezonem letnim, natomiast chcielibyśmy, i tu mówię z całą odpowiedzialnością za słowa, aby wszelkie prace te remontowe ruszyły po sezonie letnim, więc gdzieś przewidujemy tak wrzesień, przełom września i października. Ale dofinansowanie zostało przyznane jeszcze na inną inwestycję. Zostało ono przeznaczone na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Grzybowskiej. Koszt tej inwestycji to 2 miliony 300 tysięcy złotych. To jest połączenie ścieżek rowerowych na ulicy Grzybowskiej, czyli tutaj rozpoczniemy od sklepu Polo. Będziemy szli lewą stroną, jadąc w kierunku Grzybowa. Powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy wraz z doświetleniem i połączą się ze ścieżką rowerową, którą wybudowaliśmy wcześniej w ramach projektu dotyczącego ulicy Kołobrzyskiej w Dźwirzynie. No i nie ukrywam, to też mam bardzo duże zdarzenie, bo pamiętam, że parę lat temu doszło tam do tragicznego zdarzenia, a czasami zdarza się tak, że ktoś chce z nieznanych przyczyn pieszo lub rowerem wrócić na przykład z miejscowości Grzybowo do miejscowości Kołobrzeg, no i musi korzystać z drogi powiatowej, tej, na której jeżdżą samochody, a tu będzie miał gotową, bardzo bezpieczną drogę. Środki na obie inwestycje mają zostać wpisane do budżetu powiatu podczas sesji marcowej. Następnie ogłoszenie przetargów. Zakładamy, że te prace rozpoczną się jeszcze w okresie przed sezonem. W przypadku ścieżki rowerowej nie będzie miało to znaczenia w zakresie utrudnień, dlatego że idziemy osobnym pasem, natomiast pewne utrudnienia mogą pojawić się na ulicy Jedności Narodowej. No, czyli jakby w sezonie te prace mogą być przeprowadzane. Ale będziemy starali się iść taką metodą oszczędnościową. Główny nacisk położymy już na okres, powiedzmy, miesiąca września, może tam powiedzmy połowy sierpnia. Natomiast pewne prace przygotowawcze zostały już wykonane. Tak? Tam mieliśmy kilka drzew, które stały w kolizji z tą inwestycją. Te kilka drzew zostało już wcześniej usunięte, wycięte. Pewne prace można prowadzić w ramach pasów tutaj tych ścieżek rowerowych. Natomiast tam główne ciężar będzie położone na sfrezowanie tej nawierzchni i położenie nowego dywanika. 50% dofinansowanie na inwestycje pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.